Witam Was serdecznie na kanale Grzyby w Nowej Hucie, na kanale, na którym staram się Wam pokazywać grzyby, które rosną w mieście. Zbyt dużego pola do popisu nie mam, bo jednak środowisko ograniczone. No ale jak widzicie, troszeczkę się dzieje w naszej małej nowochódzkiej dzielnicy. Dzisiaj mamy 11 lutego 2024 roku i mamy taką oto kolejną nowość. Grzybek już niby był pokazywany, ale na kanale leśnym w Nowej Hucie jeszcze takiego nie znalazłem. O jakim grzybu mowa? Ano o niszczyku ząbkowatym. Niszczyk ząbkowaty to grzyb nadrewnowy, jednoroczny, rosnący na drewnie drzew iglastych. Tutaj prawdopodobnie na świerku. W Polsce jest dość pospolity. Rośnie w skupiskach obok siebie. Często owocniki się zrastają. Mogą tworzyć takie duże, jednolite powierzchnie. Od góry niszczyk jest filcowaty, lekko taki włochaty, jasny. Od spodu, od strony hymenoforu. Hymenofor wygląda tak jak takie kolce koloru fioletowego, ciemnego fioletowego. Niszczyk ząbkowany to 300, o ile dobrze pamiętam, 349 gatunek na nowochódzkiej liście grzybów. Także się nie zatrzymujemy, zbieramy, szukamy dalej. A, jeszcze taka sprawa, nie zapomnijcie zostawić tu jakiegoś śladu po sobie, skomentować, zasubskrybować, łapki w górę zostawić. Wcale się nie obrażę, jak materiał udostępnicie dalej. Także ja będę już może kończył. Tymczasem do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć!